Cześć, Piotr z tej strony, witam wszystkich na moim kanale oraz na porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Na początku muszę zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to co powiem w tym filmiku nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To co powiem ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena bitcoina wynosi obecnie 21 539,14 po spadku o 2,01% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni no to jest wzrost o prawie 12% I cena etera wynosi natomiast 1214,95 dolarów po spadku o 2,9% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o prawie 16%. Jeżeli spojrzymy sobie na indeks Firengrid, no to wynosi on 24 punkty, no i wzrósł od wczoraj o 4 punkty. Na kryptobomble nam się zaświeciły dzisiaj na czerwono i widzimy, że tutaj przewaga jest spadków na rynku, no ale są też tutaj tokeny, które rosną i to dosyć znacząco. A teraz przejdziemy już do informacji, no i widzimy, że tutaj odbył się ślub w Decentraland, no i para z Rosji po raz pierwszy wzięła ślub w Metaversie, no i impreza ta odbyła się właśnie tutaj w Metaversie Decentralandu, no i był popularny DJ, bankiet i nie tylko, no i tutaj goście bawili się w wirtualnej rzeczywistości, no i tutaj widzicie są te screenshoty z tego wydarzenia, Także można sobie poczytać. Kolejna informacja jest taka, że AWE planuje uruchomić swojego stablecoina powiązanego z dolarem amerykańskim i będzie on miał nazwę GHO. No i tutaj um, użytkownicy będą mogli emitować z tego stablecoina przy użyciu aktywów dostarczonych jako. Zabezpieczenie, no i nie wiem, czy tutaj kurczę, nie będzie to <gry> jakiś kolejny przykład taki jak, jak UST. No, oczywiście, jeżeli on powstanie, no to, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i tutaj widzimy, że ten stablecoin GHO będzie wspierany przez kilka kryptowalut, które kredytobiorcy umieszczą na platformie jako zabezpieczenie, a ponadto użytkownicy będą mogli samodzielnie emitować te stablecoiny, wykorzystując zdeponowane przez siebie aktywa jako zabezpieczenie. No a w ten sposób ich monety będą jednocześnie udzielały pożyczki i generowały przychody z odsetek. Kolejna informacja jest taka, że Dogecoin rośnie, ponieważ Elon Musk akceptuje tą kryptowalutę w kolejnej firmie. No i to widzimy, że firma The Boring Company będzie akceptować Dogecoina, no i będzie można nim płacić za przejazdy podziemnymi tunelami w Las Vegas. Także to jest kolejne wsparcie dla Dogecoina od Elona Muska. Kolejna informacja jest taka, że były pracownik oskarża Celsiusza o prowadzenie tutaj schematu Ponzi, tak, czyli piramidy. No i tutaj widzimy, że wniósł pozew przeciwko właśnie tutaj celsiuszowi. No i firma jest oskarżona o manipulacje rynkowe, błędy w zarządzaniu ryzykiem, złe zarządzanie i oszustwa księgowe. No i były pracownik porównał również Celsiusza do. Klasycznego schematu Ponzi, który oferował niezrównoważone tutaj oprocentowanie. No i czekajcie, gdzie tutaj to było. Kurczę, nie zaznaczyłem sobie. Aha, tutaj mamy, że. Jason Stone, założyciel e, Kifaj, zarzuca, zarzuca w skardze, ze, że Celsius wykorzystywał swoje depozyty, e, znaczy de, depozyty klientów do manipulowania rynkami e, kryptowalut, no i tutaj e, wykorzystywał depozyty bitcoinów e, klientów do nadbuchania e, własnej kryptowaluty zwanej e, tutaj tokenem Celsjusz, tak, czyli CEL, e, no i zobaczymy co z tego e, wyniknie. Kolejna informacja jest taka, że Reddit ogłasza uruchomienie tutaj rynku awatarów, które będą bazowały na NFT. No i tutaj umożliwią użytkownikom zakup zdjęć profilowych opartych na blockchainie tutaj po stałej cenie. No i tutaj będzie 90 różnych wzorów NFT, które zostaną wydane w dziesiątkach tysięcy, a także no, kolejne chyba JPG, JPG tak na blockchainie. Kolejna informacja jest taka, że Bitcoin wybija się z krótkoterminowego tutaj wzoru, no i widzimy, że wybił się z odwróconej formacji głowy i ramion, dzienny RSI wybił się z opadającej linii oporu, no a Bitcoin podąża tutaj właśnie za tą krótkoterminową linią trendu spadkowego, to ja wiele razy wam to rysowałem. Wczoraj też. No i widzimy, że tutaj ten, ta linia oporu znajduje się na poziomie 22 500 dolarów. No i tutaj, jeżeli dojdzie do wybicia, to oni sugerują, że cena może wzrosnąć aż do 29 400 dolarów, czyli poziomu oporu przy zniesieniu tej 0,382 z poziomów Fibonacciego. Tak? No i tutaj widzimy też o wybicie o RSI. No i tutaj kolejne jakby tam informacje. Czekajcie, tu sobie coś źle ustawiłem. O, kolejna informacja jest taka, że kurs dolara najwyżej w historii, no i dolar przebił barierę 4,76 zł. Ale tutaj już prognozują, że kurs euro spadnie do, poziomu 4,50, tak, w ciągu 12 miesięcy, natomiast już przewidują, że dolar spadnie do 3,75 na koniec tutaj 2023 roku. No szkoda, że nie przewidują jeszcze na 2046, co tam się wydarzy. Dobra, kolejna informacja jest taka, że Bitcoin może stać w, kolej, w przededniu kolejnego załamania, ponieważ... Wierzyciele upadłej giełdy e, MTGOX mogą wkrótce zalać rynek 150 tysiącami e, bitcoinów. No i tutaj widzimy, że klienci, którzy 8 lat e, utracili swoje e, majątki, czekają na e, odzyskanie tych utraconych środków. No i wiele wskazuje na to, że już wkrótce się e, tego e, doczekają. Także e, tutaj oni otrzymają. 150 tysięcy bitcoinów, no i tutaj, adwokat Nobuaki Kobayashi, będącym powiernikiem w procesie tutaj, właśnie tego odzyskiwania tych środków z Entegox, wskazał, że przygotowuje się do dokonania spłat. No ale kiedy to dokładnie nie wiadomo. Kolejna informacja jest taka, że nadciąga sezon altcoinów. No i tutaj aktywność w sieci pokazuje zaskakujący e, trend, e, ponieważ tutaj, e, no są ruchy e, właśnie rośnie wielorybów, e, przepraszam, rośnie aktywność wielorybów na altcoinach. No i tutaj według dostawcy e, danych dotyczących handlu kryptowalutami CryptoQuant na kilku giełdach mają znacz miejsce znaczące działania na altcoinach, ale dzieje się tak pomimo stosunkowej, spokojnej atmosfery wokół Bitcoina, czyli widzimy, że wieloryby kontynu kontynuują gromadzenie altcoinów, także no, w niedługim czasie coś ciekawego może się na tych altcoinach wydarzyć. Kolejna informacja jest taka, że następuje kapitulacja na rynku złota, mimo rekordowej inflacji i obaw o recesję na świecie. No, i tutaj widzimy, że kurs złota spada czwarty tydzień z rzędu. No, i tutaj konsoliduje się w piątek w okolicach 1740 dolarów za uncję. No, i ten złoto może ucierpieć z powodu poważnej kapitulacji dużych funduszy. No, ja Wam nagrałem taki filmik, właśnie, gdzie tam kilka osób przewiduje, właśnie, że będzie spadek na rynku złota. Natomiast e, no różni tutaj inni e, youtuberzy czy też e, właśnie tacy e, nie analitycy tylko sprzedawcy e, tutaj prognozowali, że złoto będzie szło do góry, no ale głównie to byli właśnie takie osoby na przykład z Mennic, które zarabiają na sprzedaży złota. No a pamiętajcie, no nie pytajcie się sprzedawcy samochodów, czy potrzebny jest wam samochód, no bo oczywiście powie wam że tak, tak, także tutaj widzicie, że właśnie osoby z mennic przewidywały wzrost tak złota na rynku złota natomiast widzimy, że tutaj następuje spadek dobra aha, jeszcze tutaj widzimy, że jest prognoza, że może dojść do kapitulacji no i tutaj ekonomiści z TD Securities podkreślają, że złoto może ucierpieć z powodu E, poważnej kapitulacji, no to to w sumie to powtarza się to, co e, wcześniej było. E, kolejna informacja jest tutaj, że no, jaka bessa, ponieważ poziom kon zaufania konsumenckiego jest wciąż wysoki wśród właścicieli e, kryptowalut. No i tutaj widzimy, że według raportu firmy badawczej Morning Consult z 7 lipca, e, tutaj są pokazane, że e, nastroje dorosłych konsumentów w Stanach Zjednoczonych spadły o 13,5% od połowy stycznia, natomiast zaufanie wśród właścicieli kryptowalut utrzymało się na lepszym poziomie, bo spadło tylko o 8,1% w tym samym okresie. Kolejna informacja jest taka, że kurs bitcoina buduje pierwszą od marca byczą świecę tygodniową no i tutaj tutaj jednak dolar amerykański ponownie tutaj zwiększa swoją wartość, co Powoduje obawy m, co do autentyczności wzrostu bitcoina, no ale tutaj e, widzimy, że bitcoin jest na dobrej drodze do największych tygodniowych zysków od marca, no ale nie wszyscy są przekonani, że te wzrosty będą trwały e, długo. Kolejna informacja jest taka, że Solana tutaj. Hmm, znaczy przeciwko Solanie został złożony pozew zbiorowy, no i pytanie jest takie, czy powtórzy się historia e, z Ripple, no i widzimy tutaj, że e, 1 lipca w Sądzie Federalnym w Kalifornii w imieniu powoda Marka Yanga złożony został pozew zbiorowy, Przeciwko podmiotom powiązanym z blockchainem Solany. No i tu widzimy, że właśnie to zostały pozwane Solana Foundation, Solana Labs wraz z założycielem Anatolijem Jakowenko, e, Fundusz Venture Capital, e, Multicoin, który był jednym z głównych inwestorów Solany. No, i tutaj widzimy, że według sformułowanych w pozwie zarzutów osiągnęli oni znaczące zyski dzięki sprzedaży papierów wartościowych tutaj ty, Solany inwestorom detalicznym w Stanach Zjednoczonych, co z kolei miało odbyć się z naruszeniem przepisów rejestracyjnych federalnego i stanowego prawa papierów wartościowych, a także do, doprowadzić do poniesienia przez inwestorów ogromnych strat. Także pozew zbiorowy został złożony. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Kolejna informacja jest taka, że cena bitcoina może eksplodować o ponad 400% do 110 tysięcy dolarów po kolejnym halvingu. No i mówi tak tutaj analityk do spraw kryptowalut. No i widzimy, że popularny analityk do spraw kryptowalut Kaleo. Zasugerował, że w ciągu najbliższych kilku lat cena bitcoina może eksplodować o ponad 400% i dojść do poziomu 110 tysięcy dolarów. Jednak do końca tego roku, według niego, bitcoin będzie poruszać się w trendzie bocznym pomiędzy 16 000 a 30 tysięcy dolarów. Pod koniec roku widzi on, jak cena bitcoina przekroczy swój opór i wejdzie w kilka miesięcy szybkiego wzrostu. Na początku 2023 roku, który jednak nie doprowadzi do osiągnięcia nowego rekordowego poziomu, ale może spowodować wzrost bitcoina do około 50 tysięcy dolarów. No i z tym ruchem będzie powiązany również mini alt season. E, kolejne 18 miesięcy poprzedzające halvig, halving bitcoina w marcu 2024 roku powinno. Tutaj no, być w trendzie również bocznym. A pod koniec 2024 roku lub na początku 2025 roku Bitcoin osiągnie nowy rekord trzech czasów i osiągnie tutaj 6 cyfr według niego. No ale tutaj widzimy, że to wczoraj chyba o tym Wam mówiłem, że tutaj według Crypto Globe analityk Bloomberg Intelligence Mike McGlone ujawnił, że wierzy. Że bitcoin może być na dobrej drodze do jednej z największych hos w historii. No i tutaj ostatnia informacja na dzisiaj jest taka, że tak zwany indeks Coinbase premium po raz drugi osiągnął wartość dodatnią od kwietnia tego roku, w związku właśnie z ożywieniem na rynku kryptowalut, no i pokazuje rosnącą presję na zakup bitcoina. Także to wszystko co miałem do przekazania w dzisiejszym materiale. Dziękuję za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć.